Zbigniew Filar, witam Państwa tradycyjnie w kawiarni Kozaczok, w programie W kawiarni naprzeciwko. Moim dzisiejszym gościem jest Pana Starosta Tarnowski, Roman Łucarz. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa i wszystkich telewidzów. Panie Starosto, no udało się 1 kwietnia wystartować z nową umową pogotowia ratunkowego. Tak jak obawialiście się, Falk nie przystąpił do przetargu. Tak, nie przystąpił, ale ja myślę, i to jest myślę, że zdanie również wielu podziela to moje, że nie wystąpił tylko dlatego, żeśmy się duży rejon taki operacyjny zebrali i tych 12 powiatów było to jakby przeszkodą dla firm zewnętrznych. Ja nie mówię tylko o firmie Falk, ale mogłoby tak samo inne startować, bo wiemy, że tych firm, które zajmują się transportem medycznym, jest znacznie więcej. No i myślę, że ten duży rejon operacyjny jakby tutaj no, wymusił na nich lokalizację karetek we wszystkich miejscach, które się znajdują, te karetki w tym dużym rejonie operacyjnym, nie byli w stanie po prostu tych miejsc lokalizacji zabezpieczyć, dlatego że, no powiem szczerze, dlatego że jest to sprawa nieprosta, bo dlatego że trzeba w tych miejscach zabezpieczyć nie tylko lokalizację, ale trzeba mieć zgodę sanepidu, prawda, i straży, innych instytucji, żeby ten budynek był spełniał swoje wymagania. No kontrakt otrzymaliśmy, jak tutaj Pan wspomniał, otrzymaliśmy go na 3 lata. Myśmy się spodziewali, że ten kontrakt będzie na lat 5, bo tak Pan Wojewoda w rozmowie z nami, z starostami, przedstawił nam, że planuje, żeby to było na lat 5. No niestety, dla nas niestety, mówię, jest to tylko na 3 lata. No i 3 lata szybko miną i za 3 lata problem ten wróci. Wróci, jeżeli, o co apelujemy oczywiście do posłów, senatorów, nie zmieni się ustawa o lecznictwie, która jakby zapobiegnie dalszemu tutaj kontraktowaniu tych usług medycznych związanych z ratownictwem medycznym. W jaki sposób może się to zmienić? Tylko ustawą? Nie mam innej możliwości ingerowania czy motywowania może wojewody, żeby zmienił zasady funkcjonowania pogotowia? Panie redaktorze, ustawa jest w Polsce najwyższą rangą rozporządzeniem, prawda, które musimy się wszyscy musimy go respektować. I pan wojewoda również musi to respektować. Jeżeli ustawa zakłada, że i mówi wyraźnie, że na usługi medyczne, na ratownictwo medyczne musi być ogłoszony konkurs, przeprowadzić go, no i oczywiście dopuścić wszystkich, którzy będą spełniali po prostu wymagania, którzy są wniosek, no i na formalnym, prawda, jakby tutaj po ogłoszeniu oczywiście tego konkursu i później po jego jakby rozstrzygnięciu będą spełniali wszystkie wymagania formalne, no to wtedy do konkursu mogą przystąpić i wtedy oczywiście główną jakby tutaj, no jak zwykle w przetargach w Polsce jest cena głównym takim miernikiem do otrzymania, prawda, później kontrakt. W jaki sposób chcecie właśnie parlamentarzystów skłonić do pracy nad taką ustawą? Ja cały czas apeluję do parlamentarzystów i mówimy to głośno. Ja w różnych mediach, które wypowiadałem się, mówię to wyraźnie i głośno, że tu jest zadanie polskiego parlamentu, dlatego że daję tu przykład zawsze Słowacji, że Słowacja poradziła sobie bardzo ładnie właśnie z firmami zewnętrznymi, które chcą wejść na ich rynek, po prostu zablokowała to odpowiednią ustawą i firmy zewnętrzne, które były, czy z innych krajów, czy miejscowe, po prostu no, wycofały się z tej działalności, bo tutaj jest bardzo ważne zagrożenie dla istnienia, nie tylko mi chodzi o bezpieczeństwo, to jest najważniejsze, ale tak samo chodzi o ludzi, którzy tu pracują w tym pogotowiu. W naszym pogotowiu to jest ponad 200 etatów, to są karetki, to są pomieszczenia. Czyli ogromne straty, gdyby... Tak, oczywiście, bo to nie wiąże się tutaj, panie redaktorze, to co wielokrotnie mówiłem, z prywatyzacją sensu stricte, typową prywatyzacją, bo prywatyzacja polega na tym, że coś mamy publicznego, zmieniamy później, czy dajemy podmiotowi prywatnemu i prowadzić działalność na tych budynkach, na tych karetkach z tymi ludźmi. Natomiast tutaj jest taka sytuacja nowa. Wchodzi prywatny podmiot ze swoimi ludźmi, ze swoimi karetkami, ze swoimi zespołami wyjazdowymi, natomiast nasi ludzie musieliby zostać zwolnieni. Taka była sytuacja. Dlatego też, ja mówię, 3 lata, bardzo cieszymy się z tego kontraktu, czego mamy, ale tylko na 3 lata. Problem powróci bardzo szybko, dlatego też apelujemy i myślę, że po wyborach parlamentarnych, myślę, że będzie taka dobra tutaj atmosfera, jeżeli chodzi i przynajmniej lobby będzie działało ku temu, żeby tą ustawę zmienić i żeby ta ustawa zablokowała możliwość tutaj kontraktowania przez prywatne podmioty. I finansowanie, to najważniejsze, pogotowia ratunkowego w Polsce było tak samo, jak finansuje się policję czy straż, Państwową Straż Pożarną. Bo co jednego jeszcze dodam, co ciekawa sprawa jest tutaj jedna taka, moim zdaniem no nie wiem skąd to się wzięło. Proszę zwrócić uwagę, lotnicze pogotowie ratunkowe. Lotnicze pogotowie ratunkowe różni się od naszego pogotowia, czyli nazwijmy go naziemnego, tylko środkiem transportu. Zadania wykonują identyczne. Natomiast na lotnicze pogotowie ratunkowe konkursów nie ma. Tylko jest na karetki. Miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie załatwiona przez naszych parlamentarzystów, że ona będzie miała swój finał i bezpieczeństwo nasze
mieszkańców Polski będzie zapewnione w 100%. Panie redaktorze, jest na tyle czasu jeszcze, naprawdę, jest dużo czasu jeszcze, żeby tą ustawę zmienić, przynajmniej dla województwa małopolskiego, bo to w różnych województwach to kontraktowanie jest w różnych latach, ale przynajmniej ja tutaj z punktu widzenia swojego patrzę, czyli województwa małopolskiego, jest na tyle czasu, żeby tą ustawę następny Sejm po wybory, jak wiemy już w przyszłym roku, zmienił, spokojnie nad nią pracował i zmienił na tyle, żeby to było dla nas było korzystne, czyli żeby ratownicy po tych 3 latach zajęli się pracą, a nie drżeli o swoje miejsce pracy. Panie starosto, przejdźmy do drugiego tematu, scalenia gruntów. Udało się zakończyć w tym roku etap w Wilkowicach. Trwa praca w Łukowej. Gdzie są problemy? Tam ciężej jest tym właścicieli gruntów przekonać do tego, żeby jednak scalili swoje działki. I tutaj pan słusznie zauważył, że udało się, chociaż ja słowa udało się nie lubię w samorządzie. W samorządzie nic się nie ma udać, tylko ma się po prostu zrobić. Jest pewna sprawa do zrobienia, trzeba ją zrobić. Natomiast rzeczywiście scalanie to jest taki proces, który musi się udać. Ale tutaj jest, jeżeli chodzi o scalanie gruntów, to powiem panu szczerze, że tu jest współpraca wielu ludzi. Po pierwsze, to musi starostwo powiatowe, które wykonuje, musi to wykonać dobrze, ale przede wszystkim gmina, na terenie której robimy to scalanie, musi też się zaangażować. I tutaj zaangażowanie pana burmistrza Gusiora było naprawdę olbrzymie, w sensie oczywiście pozytywnym, który nas bardzo wspierał. Sam się tym zajął i to scalanie przebiegło bardzo szybko, bo w ciągu 2 lat. Ja przypomnę, że scalanie miejscowości Marcinkowice i Przybyszlejce trwało około 15 lat. Tutaj w ciągu 2 lat żeśmy dokonali tego scalenia. Natomiast niestety taka atmosfera nie jest dobra i tutaj ubolewam nad tym w gminie Lisia Góra i scalanie miejscowości Łukowa niestety w tej chwili mamy wiele odwołań i grozi nam, i tu muszę stanowczo podkreślić, grozi nam oddanie 1,5 miliona złotych do funduszy unijnych, bo część tych funduszy, które pozyskujemy, to są właśnie fundusze unijne na scalanie. Starostwo by musiało ponieść tę kwotę. No to jest taka też dziwna sytuacja, że scalanie właściwie nie dotyczy nas, tylko gminy. My tylko jesteśmy tutaj jakby wykonawcami, wykonujemy prace geodezyjne, natomiast też oczywiście dostajemy dotacje, dostajemy na to scalanie, natomiast no też jest kuriozalna sytuacja, że my później to musimy wracać, chociaż to nie jest nasze zadanie, prawda? Z tego, co rozmawiałem z wójtem Wolakiem, to bardzo właśnie ubolewał nad tym, że się nie udało przekonać tych mieszkańców Łukowej. Tak, ale tutaj też proszę myśleć, że zaangażowanie pana wójta no nie jest takie, jakbym ja sobie tutaj wyobrażał. Nie jest na tym poziomie, na jakim powinno być. I jeszcze jedna bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o scalania gruntów, szczególnie na terenie Małopolski. Bo wiemy, że tu główne są 3 takie aspekty, które muszą się zgrać, żeby wszystko przebiegło dobrze. To pierwsze to są ustawa o scalaniu, która też nie jest, nazwijmy to tak, jak powinno być, bo moim zdaniem prace geodezyjne powinny iść równolegle z pracami w terenie. Wtedy ludzie by zobaczyli, że rzeczywiście robi się coś dobrego, a nie najpierw robimy prace geodezyjne, a później wchodzimy w teren. I wtedy ludzie już na etapie tych prac geodezyjnych no są duże tutaj konflikty, bo nie widzą, co to ma być, jak to ma wyglądać i tak dalej. Druga sprawa to jest, to szczególnie dotyczy Małopolski, to jest olbrzymie rozdrobnienie gospodarstw. Ja w tej chwili, bo takie scalanie będziemy prowadzić w tej chwili również, już podpisałem taką decyzję w miejscowości Nieciecza i Czyżów w gminie Żabno. Jest gospodarz, który posiada 200 hektarów gruntów rolnych w ponad 300 działkach. Proszę sobie wyobrazić, ponad 300 działek, więc rozdrobnienie również tych naszych działek tutaj na terenie Małopolski również nie sprzyja temu scaleniu. No i oczywiście najważniejszy trzeci aspekt to jest aspekt ludzki, czyli tu przede wszystkim ludzie muszą się dogadać, ludzie muszą się zgodzić, a jeżeli mamy, tak jak w przypadku Łukowej, kilkuset, bo to chyba chodzi około 800 właśnie uczestników postępowania scaleniowego, no niestety takie protesty będą i tych protestów niestety w Lisiej Górze jest dużo, bo ponad 100. Wspomniał pan o tym, że kolejne miejscowości też w gminie właśnie Żabno. To dlatego, że ta pierwsza transza scalania w Wilkowicach okazała się sukcesem i przez to zaufaliście burmistrzowi Żabna. Powiem tak, że gdyby to było na przykład w innej gminie, chociaż w gminie Lisie Góra, to bym się bał już kolejnego scalenia. Natomiast w gminie Żabno się nie boję. Chociaż wiem, że to problemy, ale wiem, że zaangażowanie pana burmistrza jest na tyle duże, na tyle pozytywne i na tyle mu zależy na tym scaleniu, żeby zostało zrobione dobrze i szybko i sprawnie, że tutaj jestem w zupełności spokojny o to scalenie i myślę, że przebiegnie równie sprawnie jak w miejscowości Ilkowice. 26 kwietnia duże uroczystości w Radłowie. Będziecie upamiętniać no, tragiczne dla naszego narodu chwile Katyń i Smoleńsk. Tak, 26 kwietnia zapraszamy wszystkich oczywiście, którzy są zainteresowani takimi właśnie uroczystościami do kościoła w Radłowie. Później po mszy świętej, poświęconej między innymi właśnie czy wszystkim tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, przejdziemy do naszej szkoły ponadgimnazjalnej, gdzie
uroczyście odsłonimy portret Janusza Kurtyki. Odsłoni to jego żona, która będzie uczestnikiem, która będzie gościem jakby tutaj naszym specjalnym tej uroczystości. No i powiem szczerze, tutaj może być, rodzi się pytanie, dlaczego w Radłowie, prawda? Dlaczego w Radłowie to robimy, a nie w innej szkole? No powiem szczerze, że Janusz Kurtyka jest bardzo mocno związany z Radłowem. Jego rodzice pochodzą z Radłowa. On również w tej szkole się angażował. Nie był jej uczniem, co prawda, natomiast angażował się w różnego rodzaju konkursy patriotyczne, które to były te konkursy o zasięgu międzypowiatowym. I pan Janusz Kurtyka był, czy był w jury, czy był patronem tych konkursów jako jeszcze szef IPN-u w Krakowie. Także jego zainteresowanie tym tutaj tematem, jeżeli chodzi o wychowanie patriotyczne, było bardzo duże. Dlatego też chcemy naszym uczniom właśnie przedstawić tą postać, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest postać, której do, w życiorysie nie można się właściwie do niczego przyczepić. Jest to postać naprawdę nieskazitelnie czysta, jeżeli chodzi o jego działalność od czasów już studenckich, prawda, późniejszych, później w IPN-ie. Więc myślę, że to postać, którą należy tutaj propagować, którą należy uczniom przedstawiać jako wzór do naśladowania. Dzisiaj tych wzorców, panie redaktorze, no nie czarujmy się, nie mamy za coraz dużo, mniej. Prawda? Coraz mniej jest tych wzorców. A człowiek o takim właśnie no, dorobku zawodowym, ale i nazwijmy to etyczno-moralnym, w sensie pozytywnym, musi być uczniom przedstawiony. Dlatego to robimy w naszej szkole, bo jest to miejsce, żeby naszych młodych ludzi wychowywać dzisiaj w duchu patriotyzmu. Kiedy widzimy, jakie są zakusy, jeżeli chodzi o młodzież, innych nazwijmy to ideologii, które chcą nam do młodzieży dosłownie, powiedzmy sobie szczerze, zdeprawować. Czyli zapraszamy 26 kwietnia do Radłowa. Szczegóły też pewno będą w mediach, będą plakaty, które będą tak, informować oczywiście. O tym przedsięwzięciu. Będą informować o tym przedsięwzięciu i myślę, że warto tam być, bo to uroczystość naprawdę o dużym zasięgu i dla nas dużej rangi. Dziękuję serdecznie za przybycie, panie starosto. Dziękuję państwu. Dziękuję serdecznie.